Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy. Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! Kolejnym zawodnikiem, którego zapytaliśmy o przedsezonowe przygotowania, jest Krzysztof Buczkowski. Posłuchajcie, co słychać u Buczka. Witam wszystkich. No cóż, u mnie wszystko w porządku. Jakby cały czas trenuję, cały czas jakby robię swoje i jakby staram się jak najlepiej przygotować do nadchodzącego sezonu. Jeszcze troszkę czasu, bodajże miesiąc do pierwszego wyjazdu, więc z tego czasu jeszcze w miarę jest sporo, więc jeszcze mamy troszkę czasu do szlifowania formy, do zrobienia sprzętu i myślę, że wszystko będzie w porządku, okej. Okay. Wszystko jest jakby zgodnie z planem, tak? No, trenuję od kilku lat tak samo i jakby tutaj nigdy nie było problemów z czymkolwiek odnośnie czy mojej kondycji, czy formy fizycznej, więc jakby nie było ku temu podstaw, żeby po prostu zmieniać to. Tak naprawdę troszkę więcej rowerów w tym roku zrobiłem w domu, tak, na trenerze i tych kilometrów było dosyć sporo, tych godzin też udało nam się nakręcić dosyć dużo. W sumie jakby silniki są podwozia również, jakby czekamy na części czy też na jakby inne podzespoły, ale myślę, że to jakby jest jeszcze na to na tyle czasu, że wszystko powinno być dograne na pierwszym treningu. Przed nami 60 godzin z falubazem. Ostatnie dwa dni lutego nasi zawodnicy spędzą w Zielonej Górze na tradycyjnym zgrupowaniu integracji. W planach 60 godzin z falubazem są wizyty w przedszkolu i szkołach, a także spotkania ze sponsorami, kibicami oraz wspólne treningi. Szczegóły oraz informacje o tym, gdzie będziecie mogli spotkać naszą drużynę, znajdziecie na stronie falubaz.com. Do startu ligowych rozgrywek pozostało mniej niż 50 dni. Tegorocznym beniaminkiem jest drużyna z Poznania. O niej, a także o rozgrywkach w pierwszej lidze rozmawialiśmy z Mateuszem Dziopą z redakcji Kanal Plus. Krążą legendy, że Falubas chce wrócić do Ekstraligi, więc jeśli chce wrócić, to musi być najlepszy w pierwszej lidze. Jeśli ma być najlepszy w pierwszej lidze, no to musi wygrywać z każdym, w tym z PSŻ-tem Poznań. Wydaje mi się, że Falubas nie powinien mieć problemu z PSŻ-tem, u siebie na pewno. Pytanie, co będzie w Poznaniu, bo tam mogą co nieco namieszać, co nieco pozmieniać i zobaczymy, jak będą wyglądali po pierwszych spotkaniach u siebie. To jest według mnie to, do czego powinniśmy się odnosić. Dużo nam powie mecz już w pierwszej kolejce z Landshut, bo to jest drużyna, właśnie trochę podobnie jak PSŻ, Landshut w zeszłym roku skupiał się na tym, żeby u siebie przede wszystkim punktować, ewentualnie gdzieś tam luźno zaskoczyć, powiedzmy, na wyjeździe. I PSŻ chce iść tą drogą. Więc będziemy mieli drużyny, które no, skupiają się w podobny sposób na własnym torze i chcą maksymalnie wykorzystać przewagę własnego obiektu. I kto wie, jak będziemy patrzeć na PSŻ właśnie po pierwszej kolejce, ale jeszcze tutaj jedna wskazówka dla widzów, bo i dla wszystkich kibiców, którzy oglądają, nie tylko Falubazu, chociaż tych też serdecznie pozdrawiam, to też może być zgubne. Pamiętajmy, że pierwsze kolejki nieraz są rozgrywane w temperaturach nieco niższych. Te silniki przy temperaturach kilku stopni zachowują się inaczej niż w temperaturach, powiedzmy, w lipcu, gdzie masz plus 30 stopni. To jest zupełnie inne działanie i nieraz jest tak, że zmienia się pogoda i nagle inni zawodnicy zaczynają lepiej punktować, więc obserwujmy, co się dzieje w tych pierwszych kolejkach, ale też bądźmy gotowi na zmiany. Mamy kilka wątków, jeśli chodzi o w ogóle beniaminków w pierwszej lidze, bo w ostatnich latach
jak tak sobie przejrzałem wczoraj przygotowując się, to Beniaminkowie w pierwszej lidze potrafili bardzo często kończyć sezon w pierwszej czwórce. No, Poznania raczej nie typuje do zajęcia tak wysokiej pozycji, niemniej jednak stać ich na utrzymanie. No ale jeśli miałoby się tutaj wydarzyć jakieś trzęsienie ziemi, może troszeczkę szczęścia się uśmiechnie do PSŻ-u, to kto wie, czy może nawet nie play-offy, no bo jednak sześć drużyn i biorąc pod uwagę ten rozkład sił pomiędzy poszczególnymi ekipami, no to rzeczywiście jeśli troszeczkę tam szczęścia też po stronie poznańskiej będzie, to kto wie. No to też kwestia tego, jak ta kadra PSŻ-u będzie wyglądać w tym sezonie, no bo to jeszcze też nie jest do końca jasne. Bardzo ciekawe transfery, ściągnięcie Adriana Gały, ale ściągnięcie Antonio Lindbecka, Adrian Cyfer przyszedł, Adrian Cyfer, który no marzył o tej pierwszej lidze, rzeczywiście w drugiej lidze troszeczkę nam się zastał, mam wrażenie, a to był jednak jeden z zawodników, którzy nieraz potrafili ciągnąć wynik, więc ta szansa dla niego w pierwszej lidze no po prostu mu się należała. Brakuje takiego pełnokrwistego lidera, powiedziałbym. I to jest chyba największy problem. Ja jestem wielkim fanem Jonasa Seiferta, Salka i Emila Breuma, bo powiedzmy sobie szczerze, jeszcze rok temu mało kto o nich słyszał, a dzisiaj no to patrzymy na nich jako na takie nadzieje, no bo to są zawodnicy, którzy są jeszcze poniżej tego limitu do lat 23 nawet. Więc jeszcze mnóstwo czasu na rozwinięcie tych swoich umiejętności, które tak już są nieprzeciętne. Wydaje mi się, że oni mogą zaskoczyć w pierwszej lidze i to nie jedną drużynę. Jestem bardzo ciekaw, bo druga liga swoje, pierwsza liga to jest już troszeczkę inny poziom, troszeczkę inna rywalizacja. Niemniej jednak spodziewam się, że Seifert, Salki, Breum się odnajdą. Dziś odwiedziliśmy uczniów szkoły w Przecławiu. Zobaczcie, jak wyglądało to spotkanie. Jutro rusza sprzedaż biletów na Mistrzostwa Piotra Protasiewicza. Punktualnie o godzinie 10 Piotr pojawi się w sklepie kibica przy W69, gdzie sprzeda pierwsze wejściówki, a dla kibiców przygotował różne niespodzianki. Bilety na te zawody kupicie również w serwisie biletynafalubas.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. Do zobaczenia za tydzień. We'll be right back.